Wszystkie soki wychodzą z tej oczy. Kolejne śniadanie. Tym razem to lepiej wygląda. I co tam, ruszamy. 8 dzień. Zapowiada się piękna pogoda. Ufa, stolica Baszkirii. Jedziemy do Samary. Za Samarę. Goloneczka po rosyjsku będzie dzisiaj. Pierwsze piwo w trasie. No to się podpisali. Smacznego. Będziemy próbować. Witamy w 9 dniu. Zostały nam 3 dni i jest cacy. Dzień 9. Zaczynamy. A jechali. O, mamy taki wyjazd. Moskwa 896. Naftowe zagłębie. Przeróbka nafty. Oczywiście w zajebiście fajnym miejscu. To co? Mamy 10 dzień. 10 dzień. Zaczynamy. Dojechaliśmy właśnie do takiego hotelu. Znaczy się wczoraj. Już pospaliśmy. I się zbieramy. Hotelowe koty. Proszę. Niczego im nie brakuje. Murka. Britney. Idziemy do Billiego. Billy. Co ty robiłeś w nocy? No, okno było otwarte. Poszłeś gdzieś chyba. Na dziewczyny. Nasze. Bierta. Daj priwiet. Priwiet daj. Boston. Daj priwiet. Za oknem deszcz. Tu mamy nasze pod prysznicem papugi. Nie było gdzie je powiesić. Trzeba było je zabezpieczyć przed kotami. Drinka piję jeszcze. Przed jazdą. Hotel jak widać prosty. Ale nam najbardziej czynu. Nam się spodobał. Niczego mi nie brakuje. Lodówka, mikrofala, łóżko, jak trzeba, przestrzeń. I co nam więcej trzeba? No i cena. Chyba najtańszy był, jaki dotychczas zarezerwowaliśmy. Jak do samej duszowej, da? To widzę. Telewizor, jak widzicie. Wszystko jedzą, nawet kondycjoner. Jest. To co trzeba. No, małe niuanse, no ale za taką cenę tu wychodziło 60 zł za noc. Boston, żdi. Żdi. Wyjdziemy na zewnątrz. O, tutaj. Formuła. Boston. Ej. O, balkonik taki. Mieszkamy na pierwszym piętrze. Tutaj jest nauka jazdy. Dzisiaj deszczyk. Taki dosyć gruby. Idzie. Umyło trochę samochód. Nasza przyczepka i z widokiem z góry. Nie jest źle. 1200 km. Kilometrów jeszcze 10 dzień. Zaczynamy dzisiaj. Co będzie na drodze? Mam nadzieję, że spokój, niedziela. Może mniej będzie samochodów.
i dojedziemy bezpiecznie do następnego przystanku. Mieliśmy tą drogę wziąć na dwa razy, 1200, ale się okazuje, że nie za bardzo nam to wyjdzie, bo czas przejazdu, nawigacja podaje prawie 17 godzin, a to jest 9 godzin, 8,5 godziny jazdy non-stop. A to nie jest realne z naszą ekipą. Do tego jeszcze jakieś przystanki. To wyjdzie z 11 godzin. A 11 godzin to już będzie bardzo ciemno. I jechać przy takiej pogodzie już nieraz mieliśmy nauczkę. Także jedziemy, zobaczymy jak to będzie szło. I zapewne rozbijemy to z 2 na 3 dni. Po 400, może 2 odcinki po 500. No zobaczymy, które odcinki będą lepsze. Jeżeli chodzi o drogę. Zrobimy tam, gdzie będziemy mogli zrobić więcej, to zrobimy więcej. Tam, gdzie mniej, to oczywiście mniej. Tak, żeby bez szaleństwa. I żeby nocą nie jechać. Bo nie podoba mi się jazda nocą. Tym bardziej, że oznaczenia na drodze nie są takie przyjemne. Nic nie widać. Jeszcze deszcz, który padał, utrudnia jazdę całkowicie. Także 3 dni i powinniśmy być w Krymu. A tam już będziemy... Tam już wszędzie blisko. Nie mamy lokalizacji jeszcze konkretnej. Daliśmy ogłoszenie o wynajm domu, ale ze zwierzętami nie jest to proste. No będziemy coś tam kombinować. Wszystko się wyjaśni. Mam nadzieję, że się ułoży logistycznie to jakoś. No dobra, 10 dzień. 10 dzień, czas zacząć. Pozdrawiamy wszystkich. Miałoby to być wszystko robione inaczej. Życie zweryfikowało wszystko. Czyli miałem wideo wystawiać każdy dzień, codziennie. O, teraz widzę, jak krzywo jest mój bagażnik. No dobrze, nic na nim nie mam, trzeba go poprawić. Wszystko zweryfikowane zostało przez życie. I jeszcze nie wypuściłem żadnego wideo, chociaż już jest 10 dzień. Jazda tak męczy, że nie jestem w stanie czegokolwiek zmontować. Każdą minutę poświęcam na sen. No jeszcze chodzi o zwierzęta, trzeba się nimi zająć. Także pierwsze wideo na pewno będzie, czyli no, wy już pewnie oglądacie. Wypuszczę jak naprawdę będzie czas i już przede mną nie będzie długiej drogi. No to co? Pojechali. 10 dzień przed nami. Na razie. Jeszcze raz przypominam, że przyjechaliśmy wczoraj wieczorem tutaj. Nie kręciłem, bo nie było sensu, ciemno. Pogoda do dupy. O, to nasz hotel. O, hostel. Który akceptuje zwierzęta. Bardzo się cieszymy, jesteśmy zadowoleni z tego. Deszczyk pada, ale czujesz, że to powietrze jest takie jakby wiosenne. To nie jest to syberyjskie, mroźne powietrze. I wiesz, że nie, wieczorem nie będzie minus 10-15. O, tu nasze psy hotelowe. Próba sił. No już wszystko sobie wytłumaczyły. Dobra, idziemy dalej się pakować. Toyota zapakowana. Berta, witamy. W naszych liniach.
Krym Airlines. Boston witamy. Papugi witamy na swoim miejscu. Kociatę witamy. Tam daleko. Przyczepkę witamy. My się witamy. Pojechali. Elizę też witamy. Привет, cześć wam. My w samochodzie, gaz do dechy, jedziemy kolejne kilometry, nawet nie wiem jeszcze jakie. Nawigacja włączona na Kierć. To jest pierwsza miejscowość na Krymie. No ale my tam oczywiście dzisiaj nie dojedziemy. Po drodze Eliza będzie patrzyła, dokąd możemy dojechać i jakie możliwości ze spaniem. Pogoda jest pod psem. Pada jak cholera. Będziemy jakoś powoli jechać. Nam na szczęście w samochodzie na głowę nie pada. Także bierzemy kurs na Kierć. Jedziemy dalej. Bądźcie z nami. Paka. Nam ciężko. Co tu jest? Jaki jest zabruszony. Boston, idź сюда. Dobra, przystanek krótki. Mokra. Mokra. Nieładna. No ładne. Pójdziemy z nami. Mamy 500 coś kilometrów do przejechania. Krótka przerwa dla psów, to będzie ostatnia. Jeszcze tankowanie, sikanie i dalej. Deszcz 8 stopni na plusie. Nie jest źle. Droga w miarę normalna. Bez komentarza.
cofamy się w czasie. Dzisiaj się cofnęliśmy już o 5 godzinę. Więcej się nie będziemy cofać. Jesteśmy teraz w tym samym czasie moskiewskim. Ale z pogodą to myślę, że jesteśmy dużo, dużo dalej. Się cofnęliśmy. Tu jeszcze liście, niektóre krzewy zielone, a u nas już była dupa. Wszystko spadło. A tu jeszcze jesień. 9 stopni, pogoda zmienna. Jutro ma być 14. Droga taka sobie, dużo jest bujania jak na statku. Wielkich dziur nie ma, ale jest nierówna strasznie. Jedziemy jakimiś objazdami, bocznymi drogami. W sumie i to lepiej, nie ma tyle ciężarówek, samochodów mniej. Nie jest źle. Trochę nas wybuja. Zostało nam jeszcze 4 godziny jazdy. Zleci szybko.